W tym roku w głosowaniu w plebiscycie o nagrodę SKT Sądeczanin w kategorii osoba fizyczna oddano 5232 głosy. Najwięcej zdobyła Monika Madej, specjalistka od koronki klockowej z bobowej i wygrała nagrodę w wysokości 5000 zł. Jeszcze nie ochłonęłam. Na co przeznaczy Pani nagrodę? Na pewno na wyjazdy i dalsze promowanie koronki klockowej i regionu. Jeszcze raz gratulujemy. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo mi miło, że udało mi się wygrać tą nagrodę. Koronki no już od bardzo dawna wykonuję i myślę, że całą tą nagrodę przeznaczę na dalszą promocję koronek, na wyjazdy, żeby w Polsce i za granicą promować nasz region. Aż 16013 głosów z ponad 20 tysięcy w sumie oddanych. Tyle otrzymali zwycięzcy tegorocznej edycji plebiscytu o nagrodę SKT Sądeczanin, czyli zespół regionalny Librantowianie z gminy Chełmiec. Wyniki ogłoszono podczas zjazdu Sądeczan. Zapraszam na scenę. 16 tysięcy głosów. To jest rzecz. Zapraszamy. Bardzo serdecznie zapraszamy na scenę, proszę wrócić dalej. A tutaj wręczy prezes Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa Sądeczanin, pan Zygmunt Berdychowski. Brawo, prosimy o brawa. To jest taka ładna nagroda. Szanowni Państwo, te dzieci płaczą, mają łzy szczęścia w oczach. Coś niesamowitego. Aby nam się tu radzi. Brawo. Ile wasz zespół liczy osób i ile jest tych najmniejszych, które też ciężko pracowały na tą wygraną? Zespół liczy ponad 40 osób, z czego tych najmniejszych jest w zasadzie połowa i one wbrew pozorom najciężej pracowały na tę wygraną. Najwięcej głosów przyniosły te najmłodsze. Poruszyliśmy, tak jak już wspomniałam wcześniej, niebo i ziemię, żeby te głosy zdobyć. Zbierało na nas ogrom firm, ogrom instytucji też publicznych, ogrom innych zespołów, nawet nie z województwa małopolskiego, firm poza granicami Polski, także z samej zagranicy spłynęło nam ponad 2000 głosów. Z samej zagranicy, w zasadzie z wszystkich krajów Europy, poza może Ukrainą. Czyli Sądeczanie spoza granic Polski wspierali was? Jak najbardziej. Tych głosów było mnóstwo. Co macie zamiar zrobić z nagrodą? Ciężko w tym momencie odpowiedzieć. Prawdopodobnie będą to stroje w dalszym ciągu i będzie to jakiś krótki wyjazd dla młodzieży. Życzymy wam wielu sukcesów jeszcze w tym roku i w przyszłym roku i trzymamy za was kciuki przy następnym zjeździe Sądeczan. Dziękujemy. O tym, że Lasek Falkowski to tak naprawdę jedyne poza wiecznie tonącym w psich odchodach Parkiem Strzeleckim miejsce zielone do wypoczynku w Nowym Sączu, pisaliśmy już nie raz i nie dwa. Jednak to, co nasza kamera zarejestrowała tam ostatnio, wymaga szczególnego odnotowania. I do kogo mieć pretensje? Do służb komunalnych czy mieszkańców? Ósmego czerwca powinien zakończyć się remont linii kolejowej na trasie Kamionka Wielka Grybów. Korzystając z okazji, przedstawiamy garść informacji na temat tunelu kolejowego pod Czarną Kępicą. Tunel ten do użytku oddany został 18 sierpnia 1876 roku. To jeden z trzech na tej trasie i mierzy aż 180 metrów. Do 1986 roku, czyli do elektryfikacji linii, był dwutorowy. Obecnie jest tylko jeden tor. Maksymalna prędkość, z jaką mogą jechać tędy pociągi, to 60 km na godzinę. Kamieniołom, a dokładniej teren Zakładu Górniczego Mystków, to jedna z najbardziej malowniczych atrakcji turystycznych gminy Kamionka Wielka. Warto to miejsce zobaczyć. Co ciekawe, w bezpośredniej bliskości czynnego wyrobiska są domy mieszkalne. Odważylibyście się tu zamieszkać?